Kolejny punkt naszych obrad. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1481. Drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Cecylia Wołoch. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, do projektu uchwały według druku 1481 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości są w zasadzie dwie autopoprawki, przy czym jedna z tych autopoprawek jest efektem poprawki wniesionej przez pana radnego Jaśkowca, ale po kolei. Pierwsza autopoprawka pana prezydenta do projektu tej uchwały jest efektem uwag, jakie do projektu uchwały wyniósł prezent Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tutaj ta autopoprawka ma na celu wprowadzenie i wprowadzone zostały do projektu uchwały zapisy umożliwiające podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej, czyli organowi podatkowemu, nadzorowanie tej pomocy i monitorowanie. Po prostu każdy podmiot, który prowadzący działalność gospodarczą, który ubiegałby się o pomoc publiczną, no musi złożyć stosowne oświadczenia. Ta pomoc jest w takim ogólnopolskim rejestrze potem odnotowywana. Natomiast druga autopoprawka, tak jak powiedziałam, jest efektem poprawki pana radnego Jaśkowca i tutaj wprowadzono zmianę w odpowiednich paragrafach uchwały, mianowicie chodzi o grunty i budynki zajęte na pozostałe, tak zwane pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Tutaj uwzględniając jakby wynikającą z poprawki pana radnego Jaśkowca propozycję, stawka została obniżona, przypomnę, dla tych organizacji, dla nieruchomości zarówno gruntowych, jak i budynkowych zajętych na tą działalność odpłatną statutową organizacji pożytku publicznego. Tutaj maksymalna dopuszczalna stawka w 2014 roku mogłaby być 46 groszy za metr kwadratowy. Stawka aktualnie w 2013 roku to wynosi 40 groszy za metr kwadratowy w przypadku gruntów. Propozycja pana radnego Jaśkowca jest obniżenie tej stawki do 31 groszy, czyli byłaby to nawet stawka niższa niż obowiązująca w roku bieżącym. Druga zmiana wynikająca z autopoprawki, również w przypadku nieruchomości, tym razem budynkowych, zajętych przez naprowadzenie odpłatnej statutowej działalności tych organizacji pożytku publicznego. Tutaj z maksymalnej stawki 7,73 zł i 7,20, która obowiązuje w tym roku według propozycji pana radnego uwzględnionej w autopoprawce pana prezydenta, ta stawka wynosiłaby 5,79 zł, czyli tu jest obniżka o 1,94 zł na stawce i jeszcze jedna obniżka również, jeżeli chodzi o nieruchomości związane z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisane do rejestru zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Tutaj propozycja stawki jest 1,50 zł za metr kwadratowy. Ze stawki 1,85 zł, która obowiązuje w roku 2013, propozycja tutaj w uchwale na 2014 1,87 zł, czyli o 37 groszy również na metrze mniej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W sprawie poprawek bardzo proszę autor poprawek, pan radny Dominik Jaśkowiec. Zapraszam. Szanowni Państwo, istotnie złożyłem dwie poprawki.
Celem tych poprawek było, poprawki numer 1, obniżenie wymiaru podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego do stawek minimalnych przewidzianych ustawą. I poprawka numer 2 dotyczyła obniżenia stawek podatku od nieruchomości, preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce. Z uwagi na wymiar publiczny działalności tych podmiotów uznałem, że te stawki powinny być minimalne i ma to na celu wsparcie tych podmiotów w działalności publicznej, w działalności na rzecz mieszkańców naszego miasta. I cieszę się, że pan prezydent te moje propozycje przyjął w formie autopoprawek, dlatego pozwolę sobie obie poprawki wycofać, gdyż treść tych poprawek jest konsumowana w autopoprawce. Bardzo proszę o pisemne złożenie wycofanie poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem proszę państwa, w sytuacji obecnej mamy autopoprawki. Poprawki zostały wycofane. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i będziemy głosować całą uchwałę wraz z autopoprawkami w bloku głosowań.